Dobra, co zrobiło Five City? Five City, po tym jak ich pojechało Take-Two za sprzedawanie wirtualnej waluty, to no, zostali odcięci od dużej gotówki. Tej gotówki tam miesięcznie było 20 tysięcy minimum. I teraz tak, te 10 tysięcy minimum jest do podziału na minimum Smurfa, Bulliego i strzelam, że na Evrona dodatkowo. To jest oni swoim deweloperom musieli płacić. Od teraz odeszli ci deweloperzy. Nie wiem dlaczego, ale się domyślam. Nie wiem dlaczego deweloperzy odeszli akurat wtedy, kiedy zostali dojechani przez Take-Two, ale się domyślam. Chodziło o pieniądze. I teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Co zrobiło Five City? Zacznij, że nie może zarabiać kła na dzieciach, które się ślinią na widok Evrona i wpierają pieniądze, jakieś monety wirtualne na serwerze roleplay. No to musieli kądś pozyskać pieniądze. Więc co, na co wpadła genialna głowa tam na tym Five City? No dobra, to skoro możemy zarabiać tylko na WL-kach, to wydolmy wszystkich z WL-ki, zrestartujmy serwer od zera. Powiedzmy, że to dla dobra roleplayu i niech płacą za priorytetowe bilety i na razie sobie pytajmy tylko streamerów. I robią to konsekwentnie, a ludzie tam wpierają 15 zł. Fajne rozwiązanie, szkoda, że wam 2 miesiące to napełni kapsę i potem od nowa będziecie musieli kombinować. No niestety, takie są realia. Może mogą się zasłaniać wszystkim, ale to jest bardziej niż perfidne, co oni tam planują zrobić i to w sumie zrobili. No nic, no to wiecie, każdy ma swoje swoją głowę, każdy myśli, czy włożyć pieniądze tu, czy tam. Tam ludzie będą grali, bo tam grają streamerzy. Ale takie ciągnięcie na siłę pieniędzy od biednych graczy, ja bym nie miał moralności. Wiecie, to na tym wysokim poziomie to jest pierdolenie głupot. Tam oczywiście, że... Zobacz, mi to ostatnio opowiadał jeden gracz tego serwera, tutaj rozmawialiśmy i on mówi, no oni mówią, że będzie równość, ale jak to jest, że gracze przez 10 godzin, tam od 10 dni codziennie biorą, jeżdżą, no i szukają napadu tam chyba na stację kosmiczną. Codziennie przez 10 godzin, przez 10 dni próbują to rozgryźć i nie dają rady. Przychodzi Evron, przez 5 dni w 4 godziny to rozwiązuje. Coś, czego oni nie mogli. Czy on jest bystrzejszy niż przeciętny gracz? Myślę, że jest bardziej cwany, ale czy bystrzejszy, to bym nie powiedział. Oczywiście, że ma informacje z zewnątrz, oczywiście, że tam nie będzie sprawiedliwości. A tam jest tak, dobra, Evron musi zrobić to pierwszy na streamie, żeby były liczby, bo inaczej ma wpisać ten serwer i sobie stworzy swój. Zabierze im wszystkich deweloperów, bo go stać. Zostaną w ręku, więc oni muszą wziąć, włożyć język tak głęboko do jak się tylko da, żeby był zadowolony.